Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, a to jest gra Homeworld Deserts of Karrak. Jest to tytuł, który muszę skomentować z racji tego, że jestem fanem science fiction oraz serii Homeworld. Dla przypomnienia są to dwa tytuły, jak do tej pory, nie licząc właśnie tegoż nowego. Do tej pory były dwa Homeworldy, które były RTS-ami w przestrzeni kosmicznej. Bardzo, bardzo klimatycznymi, zapisały się naprawdę złotymi zgłoskami w historii gier komputerowych jako bardzo ciekawe strategie, bardzo klimatyczne, bardzo fajnie przygotowane od strony audiowizualnej. No po prostu to są genialne gry, które długo się pamięta ze względu na świetny scenariusz, ze względu na dopasowanie wszystkich elementów składowych, takich jak mega klimatyczna muzyka, świetne wstawki filmowe, po prostu fajnie, ciekawie zaprojektowane misje. No i cóż, mamy przed sobą w tym momencie właśnie Homeworld Deserts of Karrak, który to tytuł miałem ominąć, jeśli chodzi o komentowanie. Ostatnio jakoś, szczerze powiedziawszy, troszeczkę mniej mam chęci na robienie nowych recenzji, mam taką przerwę, no ale tak się akurat złożyło, że ten tytuł skomentował ostatnio Total Biscuit, którego bardzo, bardzo lubię i cenię. Jest to jeden z moich ulubionych youtuberów, który no, naprawdę ma chyba wpływ na również gusty i opinie bardzo wielu ludzi na świecie. No i niestety akurat tym razem nie mogę się z nim zgodzić, ponieważ Total Biscuit dość mocno skrytykował nowego Homeworlda, więc pomyślałem sobie, no jest to powód do tego, żeby nagrać jednak ten materiał, żeby troszeczkę wam o grze opowiedzieć i skonfrontować moją opinię z tym, co powiedział Total Biscuit na ten temat. A więc cóż, zacznijmy od tego, jaka jest ta gra, co to jest za gra i co właściwie oferuje nam w tym momencie nowy Homeworld, na czym on polega, a zaraz potem opowiem wam troszeczkę o tym kontrowersyjnym, powiedzmy, o tych kontrowersjach wokół tego tytułu. Otóż nowy Homeworld Deserts of Karrak jest prequelem, czyli dzieje się przed wydarzeniami z oryginalnych dwóch Homeworldów i, co ciekawe, nie jest grą w przestrzeni kosmicznej. Jest to no, naprawdę spore zaskoczenie, bo jednak ten tytuł, on był stricte RTS-em, strategią kosmiczną, to było jakby u jego podstawy, więc ktoś zapyta, jak sobie tutaj teraz wyobrażamy sensowne przeniesienie Homeworlda nagle na powierzchnię planety? Chcecie zrobić z tego zwykłego RTS-a po prostu naziemnego? Otóż tutaj muszę wam powiedzieć, że Homeworld nowy no po prostu jest przesiąknięty tym duchem oryginalnego Homeworlda i w zasadzie to niczym moim zdaniem nie ustępuje, a brak przestrzeni trójwymiarowej, jeśli chodzi o poruszanie się po prostu góra, dół i tak dalej, nadrabia systemem wzniesień i po prostu systemem ukształtowania terenu w zasadzie, więc wcale nie został uzubożony. Natomiast nowy Homeworld posiada wszystkie te cechy, które uczyniły oryginał tak po prostu kultowym. Mamy tutaj zatrudnionego oryginalnego kompozytora i znowu mamy bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową, bardzo charakterystyczną dla Homeworldów. Naprawdę cały soundtrack i cała warstwa dźwiękowa, nie tylko muzyczna, ale również głosy jednostek, taki charakterystyczny, cały czas słyszany jakby szum radiowy i rozmowy w tle gdzieś tam przez krótkofalówki, przez radia pomiędzy załogami poszczególnych jednostek. Co mieliśmy właśnie już w oryginalnym Homeworldzie, tutaj jest również, co tworzy bardzo taką charakterystyczną warstwę dźwiękową. Od strony graficznej, pomimo że to są teraz w tym momencie mamy pojazdy naziemne, to cały design tychże pojazdów jest mocno inspirowany zarówno oryginalnym Homeworldem, jak również sci-fi, powiedzmy, lat 70., 80., wczesnych 90. Jest tutaj dużo takich, powiedzmy, designerskich, pozytywnych nawiązań. I w zasadzie od tej strony audiowizualnej, jak patrzymy na tego Homeworlda, to on jest dokładnie tak skomponowany, jak był Homeworld pierwszy. Mamy bardzo klimatyczne, w podobnym stylu narysowane i zrealizowane wstawki filmowe fabularne.
które no po prostu pokazują zarówno te stawki, jak i po prostu każdy element rozgrywki. Pokazuje geniusz, jaki towarzyszył projektantom oryginalnego Homeworlda. Po prostu wystarczyło teraz wziąć te wszystkie elementy, design graficzny, design dźwiękowy, design realizowania misji, poskładać je do kupy i w zasadzie mamy po raz kolejny świetnego RTS-a. Tutaj w nowym Homewardzie mamy również bardzo przyzwoitą fabułę. Nie będę wam tutaj je jakoś zdradzał, natomiast sprawa się opiera na tym, że mamy właśnie planetę, z której się potem wywodzi cała fabuła oryginalnego Homeworlda. Mamy planetę, na której żyje sobie nasza rasa, nasza frakcja. Jest to planeta, która w tym momencie jest w ruinie w zasadzie ekologicznej. Pustynie w zasadzie pochłonęły już większość płaci terenu, więc bardzo ciężko się tam żyje. A na domiar złego istnieje jakaś bardzo groźna frakcja, która w takim kontekście religijnym zabrania nam sięgania gwiazd. Jest taki motyw, że po prostu zostaliśmy z jakiegoś powodu, tutaj oczywiście w podtekście religijnym, skazani, potępieni i mamy siedzieć na tej planecie, bo jak nie, no to spotka nas kara boska. Tak przynajmniej twierdzi ta troszeczkę na początku bardziej zaawansowana od nas rasa i frakcja. No i fabuła właśnie się na tym opiera, że my chcemy jednak sięgnąć gwiazd, przede wszystkim dlatego, że nasza planeta umiera i nie nadaje się dla nas już do życia, więc nie mamy w zasadzie wyboru i jest to taka opowieść o takiej desperackiej próbie pozbierania do kupy resztek naszej cywilizacji i przedsięwzięcia pewnego ogromnego projektu, który ma na celu oderwać się od Ziemi i gdzieś tam poszybować ku gwiazdom. Dla tych, którzy więc grali w oryginalnego Homeworlda 1 i 2, będzie tutaj masa takich znajomych elementów klimatu, elementów fabularnych. Jest to opowieść, która po prostu ma tego ducha. Niektórzy tutaj polemizują, że gra nie ma tak dobrej fabuły, aż tak głębokiej fabuły jak oryginalne części. Ja natomiast twierdzę, że jak na opowieść o początkach, opowieść o tym, jak to się zaczęło, jest to po prostu, ma to ręce i nogi. Natomiast sam klimat pozostaje zupełnie bez zmian. Klimat nomadyczny. Ja tak określiłem już w pierwszym Homewardzie, kiedy grałem lata temu. Pierwszy Homeworld niby w kosmosie się dział, niby takie hardkorowe science fiction, technologiczne, a klimat był nomadyczny. Co przez to rozumiem? Otóż nomadowie, czyli plemiona koczownicze, plemiona wędrujące, co pewien czas rozbijające gdzieś tam swoje obozowiska i właśnie kojarzone z pustyniami, kojarzone ze stepami, bo tam głównie taki koczowniczy typ życia różne ludy prowadziły. To w zasadzie zostało przeniesione w oryginalnym Homewardzie w kosmos i mieliśmy naszą frakcję, która wędrowała przez ten kosmos. Ta wędrówka co pewien czas rozbijała gdzieś tam, rozbijaliśmy powiedzmy sobie obóz po to, żeby zapasy uzupełnić, żeby jakoś po prostu się zregenerować. Przy okazji oczywiście to się wiązało z wszelkimi walkami i fabularnymi wydarzeniami, a potem nasza wędrówka się dalej toczyła, więc to, a poza tym oczywiście muzyka, która była w oryginalnym Homeworldzie tak skomponowana, były tam wykorzystane po prostu różnego rodzaju instrumenty etniczne, które przypominały po prostu, przywoływały ten nomadyczny klimat, więc oryginalny kosmiczny Homeworld był nomadyczny i teraz to przeniesienie Homeworlda na Ziemię, ale na pustynię, jest po prostu idealnym przeniesieniem z powrotem w odpowiedni dla Homeworlda klimat. Na pustyniach oczywiście to tym bardziej, pustynia jest jak najbardziej nomadycznym środowiskiem i znowu to wszystko, co było takie klimatyczne i dobre w oryginalnych Homewardach, po prostu tutaj ma idealne dla siebie środowisko, a co więcej, ta pustynia oczywiście kryje w sobie różne tajemnice.
ponieważ jednym z podstawowych sposobów pozyskiwania nowych surowców są wraki pradawnych statków. Okazuje się, że gdzieś tam w przeszłości nad tą planetą rozegrała się jakaś potężna bitwa i pozostały po niej potężne wraki statków kosmicznych, które my będziemy po prostu na części rozmontowywać, znajdywać i pozyskiwać z nich technologię, pozyskiwać z nich surowce. Więc znowu tutaj to jest taki trochę zamiennik dla tego, co żeśmy robili w oryginalnych Homeworldach, czyli żeśmy tam od czasu do czasu znaleźli jakieś asteroidy, na których były odpowiednie metale i to nam służyło za surowce. No cóż, tutaj jest jeszcze klimatyczniej, ponieważ no właśnie te statki przywołują automatycznie pewnego ducha, pewien taki tajemniczy klimat, co się kiedyś wydarzyło. Oczywiście fabuła nam to się stara z czasem wyjaśniać, tutaj nie będę wnikał w ogóle co wyjaśnia, czego nie wyjaśnia, natomiast cała ta otoczka i pomysł na to, żeby Homeworlda przenieść na Ziemię, okazuje się bardzo dobry i zupełnie nie odczuwam podczas rozgrywki czegoś takiego, że Homeworlda wykastrowano, że Homeworlda okrojono z tej przestrzeni trójwymiarowej i przeniesiono na płaski teren. Tutaj mamy, jak wspomniałem na początku, system wzniesień i wiąże się to z tym zarówno, że mamy bonusy, jeżeli na przykład znajdziemy jakąś wydmę i będziemy z górki strzelać, to możemy mieć bonus do po prostu zasięgu i tak dalej, celności i tak dalej, ale również na przykład górka może nam przesłaniać teren, więc możemy być w zagłębieniu i możemy albo w ogóle nie widzieć wroga, albo po prostu nie być w stanie strzelić. A co więcej, gra posiada bardzo fajny system rzucania zasłony dymnej, który sprawia nie tylko, tak jak w wielu grach to jest, zasłona dymna gdzieś tam daje debuffy tylko i gdzieś tam obniża celność. Tutaj po prostu robimy zasłonę dymną i jesteśmy całkowicie odgrodzeni, niewidoczni, więc przeciwnik nie wie, w które miejsce strzelać, więc nie strzelamy. Oczywiście też przez ten dym nie widzimy, ale możemy po prostu posłużyć się tym systemem do stworzenia taktycznej przewagi i do odpowiedniego na przykład ucieczki czy oflankowania przeciwnika, no po prostu dla wszelkiego rodzaju taktycznych zagrywek. Więc ten system poruszania się na Ziemi nie jest taki płytki jak w większości RTS-ów. Mamy tutaj właśnie tą przestrzeń trójwymiarową w innym względzie, to znaczy właśnie ten system wzniesień, system zasłon i tak dalej, więc to w zasadzie w zupełności wystarcza. Przejdźmy więc do tych kontrowersji. Co jest kontrowersyjnego w tym tytule? Co sprawiło, że akurat Total Biscuit go skrytykował, a co, z czym ja nie do końca się zgadzam? Otóż na pewno jest cena dość wysoka, no jest to 46 euro w tym momencie na Steamie. No to jest po prostu standardowa cena wysokobudżetowych tytułów. A co w zamian dostajemy? No tutaj właśnie pojawia się kwestia taka, że dostajemy kampanię, która mnie osobiście jak na razie bardzo, bardzo bawi i bardzo cieszy. Gra mi się świetnie. Dostajemy możliwości potyczek skirmiszowych z komputerem oraz multiplayerowych między innymi graczami. Jest do dyspozycji 5 map do multiplayera na razie. No i cóż, co niektórzy krytykują? Niektórzy skrytykowali niską sztuczną inteligencję komputerowego przeciwnika, podobno totalnie beznadziejną. Ja grając w kampanię, jestem w tym momencie pod koniec tej kampanii, powiedzmy, że no, większość przeszedłem, jeszcze niecało ukończyłem. Muszę wam powiedzieć, że grając na normalnym poziomie trudności, po kilku misjach zacząłem mieć problemy. I już miałem ten poziom trudności obniżać, więc jeżeli chodzi o kampanię, to ja osobiście nie uważam, żeby była za łatwa. Total Biscuit nawet rzucił tutaj hasło, że to jest taki przeceniony tutorial, że kampania to jest taka tak zrobiona, że wszystkich nas prowadzi za rączkę i że w zasadzie mówi na każdym kroku, co mamy robić. I że jest strasznie, strasznie łatwo. No cóż, może dla gracza, który gra dużo w multiplayerowego StarCrafta, jest to coś łatwego. Natomiast dla gracza, który po prostu grywa gry pod kątem głównie fabuły, może i grywa dużo, ale nie grywa tak multiplayerowo, e-sportowo,
to moim zdaniem poziom trudności kampanii jest zupełnie dobry. Nie jest ona za trudna może, ale na pewno nie jest za łatwa. Moje zdanie przynajmniej jest takie, że ona nie jest za łatwa. Na poziomie normalnym jestem zadowolony z tego, jak to przebiega i naprawdę nie chciałbym, żeby to było trudniejsze. Podejrzewam, że gdybym włączył poziom trudniejszy, wyższy, no to byłoby jeszcze trudniej i mógłbym mieć naprawdę problem z przejściem późniejszych misji. Czy ta kampania jest faktycznie taka tutorialowa? No pierwsze kilka misji oczywiście są tutorialowe mocno. Gra stopniowo przed nami odblokowuje różne systemy, natomiast już po kilku misjach po prostu jesteśmy wrzuceni, tak jak było troszeczkę w oryginalnych Homewardach, w taki określony setting sytuacji. To znaczy mamy określoną sytuację taktyczną, przeciwnik jest tu, będzie robił to. To jest oczywiście w dużej mierze zaskryptowane, natomiast czujemy jednak presję na sobie. Jesteśmy przez większą część kampanii, jak na razie gram cały czas pod taką presją, że przeciwnik ma nad nami przewagę. Może to się zmieni pod sam koniec, na razie jakoś nie widzę, żeby się zmieniało. No i w zasadzie uważam, że komputerowy przeciwnik może nie wykazuje się jakąś taktyczną błyskotliwością, ale to co robi w zupełności wystarcza, żebyśmy musieli uważać i żeby nas mógł troszeczkę pognębić. Nie wiem jak jest w skirmiszu, nie tykałem skirmisza. Podobno tam właśnie przeciwnik komputerowy daje ciała. Natomiast no ja osobiście nigdy nie byłem fanem grania w ogóle w skirmiszowe rozgrywki z komputerem w żadnym RTS-ie, więc mnie to nie zainteresowało i tutaj się nie wypowiadam. Jeśli ktoś lubi skirmiszowe potyczki z komputerem i strasznie zależy mu na tym, żeby komputer był inteligentny, no cóż, tutaj nie polemizuję, może ten komputer faktycznie jest głupi. No i mamy wreszcie multiplayer i tutaj argument Kotal Biskita był taki, że skoro gra kosztuje dużo, relatywnie, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ona dużo kosztuje, że ta cena jest duża dla Amerykanina, Brytyjczyka, to tym bardziej jest dużo dla Polaków, no bo nasz przelicznik jest po prostu bezlitosny, jeśli chodzi o euro. No ale cóż, no i faktycznie, czy dostatecznie ludzi dużo kupi tą grę i czy dostatecznie ludzi dużo będzie w nią grało, żeby warto było zakupić ten tytuł dla multiplayerowych rozgrywek, tym bardziej, że jest tylko 5 map multiplayerowych i brak edytora jak na razie. No tutaj faktycznie, jeżeli byśmy tak mieli rozpatrywać, no to jest ryzyko, że zwyczajnie okaże się po krótkim czasie, że scena multiplayerowa jest tak mało ludzi gra, że w zasadzie będzie ten multiplayer w ogóle nieużywalny, niegrywalny i dla multiplayera ten kto kupi po prostu zrobi błąd. Więc teraz pozostaje oczywiście pytanie, czy za cenę tych 46 euro dla kampanii, która trwa powiedzmy, tam niektórzy mówią, że 12 godzin, coś koło tego, można przejść kampanię, no dobra, powiedzmy 12 godzin, czy warto kupić? Tutaj oczywiście pozostawiam waszej ocenie, może warto, może nie warto. Ja ocenię z punktu widzenia, czy mi się dobrze gra. Otóż gra mi się tą kampanię naprawdę świetnie i jeżeli ktoś był fanem oryginalnych Homeworldów i lubi generalnie dobre RTS-y przede wszystkim z fabułą, bo dzisiaj jest coraz mniej RTS-ów, które w ogóle RTS-y poszły w odstawkę, jeśli chodzi o gatunek, ale te RTS-y z naprawdę fajnym światem, klimatem i fabułą, takie jak chociażby dawne Command & Conquery, które po prostu właśnie światem zachwycały, fabułą, ciekawymi jednostkami, ciekawymi postaciami, tego typu rzeczy. Tego dzisiaj mamy strasznie mało, rzadko się pojawia. No i nowy Homeworld nie tylko jest jednym z tych wyjątków, że pojawia się jakiś sensowny RTS, to jeszcze jest po prostu pod względem właśnie fabularnym, klimatycznym zrobiony perfekcyjnie. No ja ten klimat tutaj chłonę i się nim zachwycam. Co prawda nie jesteśmy w kosmosie, ale w zasadzie mamy, tak jak mieliśmy Mothershipa, statek matkę, tak teraz mamy, uwaga, uwaga, naziemne, snące po piasku lotniskowce, takie wielkie lotniskowce, wielki lotniskowiec snujący na gąsienicach, on jest naszą bazą główną i z niego produkujemy
wysuwamy mniejsze jednostki, podobnie jak w oryginalnym Homeworldzie mamy większe jakieś tam jednostki supportowe, które też potrafią produkować jakieś tam mniejsze jednostki. Mamy oczywiście wszelkiego rodzaju korwety, myśliwce i wszystko to, co się tam powiedzmy wielkościowo klasyfikuje i klasuje w różny sposób. Mamy zarówno jednostki stricte jeżdżące po ziemi, jak również mamy lotnictwo, dlatego właśnie lotniskowiec, które też stanowi pewien ważny element taktycznej układanki. Więc w zasadzie cała ta różnorodność, która towarzyszyła jednostkom z oryginalnych Homeworldów i te zależności, że na przykład jeden typ jednostki jest dobry na to, inny na to i tak dalej, to się wszystko zupełnie tutaj w tym nowym Homeworldzie przekłada i jeżeli wtedy wam się to podobało, to w zasadzie tutaj macie ten sam system, to samo podejście. Reasumując więc, moja ocena nowego Homeworlda. Kampania świetna dla fanów oryginalnych Homeworldów, którym nie przeszkadza fakt, że tym razem będzie na planecie, a nie w kosmosie. To zdecydowanie pod względem kampanii polecam. Podoba mi się naprawdę wykonanie graficzne. Jeżeli się tutaj przyjrzymy, przyzumujemy jednostki, naprawdę są świetnie wykonane. Co więcej, widać ewidentnie, że gra posiada realny jakiś silnik fizyczny. Jeżeli obserwujemy samochody zasuwające po tych wydmach i tak dalej, to widzimy zawieszenie, widzimy po prostu jak wchodzą w zakręty, widzimy jak się zachowują. Naprawdę z wielką dbałością tego nowego Homeworlda wykonano. Muzyka zupełnie daje radę, nie ustępuje, może nie ma takich momentów wybitnych, bo zwłaszcza w pierwszym moim zdaniem Homeworldzie ścieżka dźwiękowa po prostu miała takie super momenty. Może tutaj ta ścieżka dźwiękowa jest trochę bardziej wkomponowana w tło, ale ogólnie udźwiękowienie również robi ten klimat, więc dla mnie nowy Homeworld jest pozytywnym zaskoczeniem. Ja tutaj go wypatrywałem od kiedy się dowiedziałem, że coś takiego produkuje, natomiast zupełnie nie byłem pewien, czy to przeniesienie na planety będzie miało sens. Ma sens, jest to na pewno kawał mocnego RTS-a i grywam w RTS-y, które się pojawiają co jakiś czas, z rzadka ostatnio. W ogóle RTS-y zawsze stanowiły jeden z moich ulubionych gatunków. I tutaj naprawdę od czasu grania w StarCrafta, dwójkę, kampanię, podstawki, czyli Terranów, potem Zergów, to od tego czasu nie było nic takiego, co by mi się spodobało. Nowa kampania Protoska mi się nie podoba. Wyszły w międzyczasie dwa RTS-y, które w tym momencie, no widzicie, wyszły dwa RTS-y, które się bardzo chwaliły, pamiętam tym, że wracają do korzeni, wracają do tego, co w RTS-ach było fajne, ale już w tym momencie zagrałem w niej i w tym momencie nawet nie pamiętam, jak się nazywały. Czyli to świadczy tylko o tym, ile one były tak naprawdę warte. No niestety szumne zapowiedzi, że one będą takie wyjątkowe, nie przełożyły się przede wszystkim ani na ciekawe jednostki, ani na ciekawe scenariusze misji, bo to jest jednak ważne. Tutaj mamy naprawdę w nowym Homeworldzie tak zaplanowano kampanię, że co misję trochę inaczej jest ta sytuacja taktyczna i pomimo, że cały czas pustynia, ale coś innego się dzieje i to naprawdę wprowadza odpowiednie urozmaicenie moim zdaniem do rozgrywki. Więc w zasadzie takich gier na poziomie powiedzmy oryginalnych Command & Conquerów, nawet Command & Conquer trójka, ostatni dobry Command & Conquer to moim zdaniem trójka. Dodatek Gniew Kaina też świetny. Czwórka niestety miała podobny system. Tutaj a propos tych lotniskowców, może wam się troszeczkę jakoś skojarzyło, że czwarty Command & Conquer miał te base crawlery, czy jakoś tak się to nazywało. W każdym razie to właśnie było coś takiego, że była baza mobilna, która sobie jeździła i produkowaliśmy z niej. Niby tak, prawda? Niby podobnie. Ale nowy Homeworld kompletnie deklasuje ten system base crawlerów z Command & Conquera 4. Tam po prostu było to zrobione cholernie prosto i za prosto. Na zasadzie mogliśmy dość szybko tą bazę przemieszczać i w zasadzie masowo z niej produkować jednostki, żeby zalać przeciwnika ilością, więc
strategia w czwartym Command & Conquerze niestety została totalnie zaburzona i sprowadzała się do tego, że podjeżdżaliśmy naszą bazą mobilną pod bazę przeciwnika i na maksa spamowaliśmy produkcją jednostek i zasypywaliśmy, stojąc tuż koło bazy przeciwnika, jednostkami wroga i to w zasadzie było tyle. Tutaj jest inaczej, raz, że baza jest mniej mobilna, porusza się wolniej, jest więcej sposobów na to, żeby została uszkodzona, więc raczej staramy się chronić, wycofywać, gdzieś tam trzymać odpowiednio zabezpieczoną. Mamy odpowiednie w tym nowym Homewardzie zróżnicowanie jednostek, które kontrują się nawzajem i to jest coś, co również na przykład Command & Conquer 4 bije na głowę pod tym względem. Więc tutaj ten system jest odpowiednio rozbudowany, więc pomimo podobieństwa mobilnych baz nie ma tutaj żadnego podobieństwa pod względem strategii, pod względem złożoności tego, co robimy. Po prostu Homeworld Deserts of Karrak deklasuje tutaj naprawdę konkurencję, więc jest to kawał dobrego RTS-a, który jest wykonany na wszystkich płaszczyznach bardzo dobrze, a to, że ma taką wątpliwą przyszłość, jeśli chodzi o multiplayera, no to się zgodzę, rozgrywki multiplayerowe mogą szybko zdechnąć, zresztą mnie na nich, szczerze powiedziawszy, bardzo nie zależy. Ja w oryginalne Homewardy grywałem od czasu do czasu z kimś znajomym, właśnie na zasadzie zagrajmy sobie meczyk i dla zabawy, dla przyjemności, gdzieś tam wtedy jeszcze się gdzieś tam Polanie, czy tam no, gdzieś tam po prostu w sieci domowej na przykład rozgrywało, więc myślę, że nowy Homeworld również w ten sposób mogę wykorzystać. Od czasu do czasu sobie z kimś znajomym zagram, natomiast jeśli chodzi o scenę multiplayerową, zupełnie mnie nie martwi to, że ona nie będzie prawdopodobnie kwitła. Gra jest tak dobrze zrobiona pod kątem kampanii, że o ile ona nie będzie za krótka, jeżeli ja ją przejdę do końca i nie stwierdzę, że no strasznie szybko to zleciało, na razie po prostu bawię się bardzo dobrze i uważam, że to jest kawał dobrego RTS-a, więc dla fanów science fiction, dla fanów RTS-ów, dla fanów oryginalnego Homeworlda pozycja warta polecenia i postanowiłem wam to przekazać tutaj, powiedzieć, bo zdaję sobie sprawę, że czasami jedna osoba, która jest bardzo opiniotwórcza, która po prostu dociera do bardzo dużej rzeszy i ma już jakiś tam posłuch, jak coś powie, to może naprawdę zaważyć na opinii bardzo wielu ludzi. I o ile Total Biscuit jest jednym z takich moich guru i idoli, jeśli chodzi o to, jak robi ten content, jak mówi, jak nagrywa te audycje i tak dalej, po prostu robi to świetnie, bardzo mi się to wszystko podoba, ale tym razem za bardzo moim zdaniem pojechał po czymś, co jest fajnie zrobione i postanowiłem to tutaj wam powiedzieć i gdzieś tam wstrzelić tą swoją własną opinię na temat tego tytułu. Więc jeżeli was nie przeraża cena, jeżeli was po prostu nie interesuje nic poza kampanią, jeżeli po prostu chcecie zagrać fajną kampanię w tym klimacie, to tyle i uważam, że jest to po prostu kawał dobrej roboty. Tymczasem kończę, zapraszam do kliknięcia łapki w górę, komentarza, jeżeli macie ochotę skomentować, jeżeli chcecie kliknąć łapkę w dół, proszę bardzo. Ja zapraszam do słuchania kolejnych materiałów, piszcie, komentujcie, udzielajcie się, a ja wtedy będę miał więcej motywacji do tego, żeby coś znowu wam podrzucić. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!